Cześć, mam na imię Karolina Duczyńska, jestem naturoterapeutą i terapeutą czaszkowo-krzyżowym, pracuję w projekt Masaż i w tym filmie dzisiaj postaram się Wam pokrótce przybliżyć, czym jest terapia czaszkowo-krzyżowa. Stres powoduje, że zaciskasz zęby, podnosisz ramiona do góry, napinasz całe ciało, zaciskasz pięści, odczuwasz ból, na przykład w kręgosłupie szyjnym. Często, kiedy przestajesz się stresować, te napięcia wcale nie mijają, a nadmiar tych napięć prowadzi do na przykład bezsenności, bólów głowy, braku koncentracji, problemów z trawieniem. Terapia czaszkowo-krzyżowa jest po to, aby uświadomić Ci, ile tych napięć nosisz w ciele i jak bardzo Twoje życie może się zmienić, kiedy się ich pozbędziesz. Sprawdzam ogólny stan organizmu, sprawdzam zasoby, jakie ma dana osoba, szukam blokad w przepływie płynu mózgowo-rdzeniowego i w odpowiedzi do tego dobieram odpowiednie układy terapeutyczne. Czasami to będą układy pobudzające, czasami wyciszające, a czasami będzie to praca, która ma na celu stricte zrównoważyć nasz organizm. W trakcie tej terapii bardzo często uświadamiam pacjentom, ile napięć noszą w sobie, jak długo je noszą i jak łatwo tych napięć można się pozbyć, bo efekt jest już widoczny po pierwszej sesji terapeutycznej. Już pacjenci wstają i odczuwają niesamowitą ulgę. Dla kogo taka terapia? Dla dorosłych i dla dzieci. A na co pomaga? Jest bardzo pomocna dla osób znerwicowanych, zestresowanych, dla osób, które cierpią na bezsenność, mają problemy z koncentracją. Jest bardzo pomocna przy problemach hormonalnych, wspomaga leczenie depresji, pomaga przy problemach jelitowych, czy też w problemach z odpornością organizmu. Bóle głowy, które pojawiają się na przykład z nadmiaru stresu, czy różnego rodzaju napięcia w ciele. Ta terapia pomaga zachować równowagę i doprowadzić organizm do prawidłowego funkcjonowania. Mówiłam Wam o tym, jak duże spektrum działania ma terapia czaszkowo-krzyżowa, ale są też przeciwwskazania. Tej terapii nie wykonujemy kobietom w pierwszym trymestrze ciąży czy z ciążą zagrożoną, osobom z gorączką, w ostrych infekcjach, także przeciwwskazaniem są zmiany naczyniowe w mózgu. W tym krótkim filmie chciałam Wam pokazać, jak ciało i emocje są bardzo zależne od siebie i jak pada jeden element układanki, od razu zaczyna szwankować drugi i jak ważna jest praca, aby to wszystko zrównoważyć i poczuć się dobrze. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że chociaż troszeczkę odczarowałam Wam, czym jest terapia czaszkowo-krzyżowa. Dzięki za uwagę.